Cześć, witam Cię bardzo gorąco. Zapraszam Cię na kolejne spotkanie z cyklu A co było na maturze rozszerzonej? Tym razem optymalizacja, część druga. Zadania optymalizacyjne to są zadania, które niejednokrotnie sprawiają młodzieży kłopot ze względu na to, że to są zadania obszerne na dużą ilość punktów na maturze, ale zadania obszerne, co prawda obliczeniowe, ale często są zawieszone w kontekście praktycznym i czasem przełożyć tą matematykę na praktykę czasem bywa ciężko. Ja zapraszam do analizy tych przykładów, które przygotowałam z matur na tą naszą lekcję. Zadanie numer 1 to zadanie z arkusza maturalnego maj 2018, zadanie 15 za 7 punktów. Rozpatrujemy wszystkie trapezy równoramienne, w które można wpisać okrąg spełniający warunek. Suma długości dłuższej podstawy A i wysokości trapezu jest równa 2. Wyznacz wszystkie wartości A, dla których istnieje trapez o podanych własnościach. Podpunkt B. Wykaż, że obwód L takiego trapezu jako funkcja długości A dłuższej podstawy trapezu wyraża się wzorem L od A to się równa 4A kwadrat minus 8A dodać 8 podzielone przez A. I podpunkt C. Oblicz tangens kąta ostrego tego spośród rozpatrywanych trapezów, którego obwód jest najmniejszy. No i tutaj jest to słowo najmniejszy obwód, czyli to nasze L od A, napisałam w czołeczka minimum. Szukamy takiego A, żeby obwód był najmniejszy, no a tym samym później musimy znaleźć tangens kąta alfa, gdzie kąt alfa jest to kąt ostry trapezu. Oczywiście trzeba sobie zrobić rysunek bezdyskusyjnie i na pewno musimy zacząć od tego, na rysunku zaznaczyć to, co jakby w zadaniu jest istotne. Po pierwsze, A to jest dłuższa podstawa, wysokość H. No i co wprowadzimy sobie? Wprowadźmy sobie, że krótsza podstawa standardowo B, a ramiona niech będą C. I teraz, zaczniemy od tego warunku, który jest dany jako pierwszy, że A dodać H to jest równe 2. Czyli jak ja teraz z tego wyliczę H, to mam, że H to się równa 2 minus A. Oczywiście chciałabym napisać założenie. No to na pewno kłania się już napisanie założenia, oczywiście takiego, że A jest dodatnie, no H też dodatnie, no w zasadzie B dodatnie, C dodatnie, oczywista sprawa, prawda? Ale na razie to co mamy, czyli 2 minus A, bo to jest nasze H, ma być większe od zera, z czego wynika, że A jest mniejsze od dwójki. Czyli na razie wychodzi nam przedział od zera do dwójki. No ale warto by było się zastanowić, czy to koniec, czy jeszcze coś będzie, bo w podpunkcie A mamy napisać do jakiego przedziału, prawda? Jakie to A, żeby były spełnione warunki zadania. No ale przecież jeszcze musimy napisać takie warunki zadania, że są to trapezy równoramienne, w które można wpisać okrąg. Czyli kiedy w trapez można wpisać okrąg? Wtedy, w czworokąt, kiedy można wpisać okrąg. Wtedy, kiedy sumy przeciwległych boków są równe, czyli A dodać B równa się 2C. Na pewno będziemy chcieli to w którymś momencie wykorzystać. Może podzielmy przez 2, żeby wyliczyć C, to się równa A dodać B przez 2. Na pewno w pewnym momencie to wykorzystamy, no bo dalej, no skoro to ma być krótsza podstawa, skoro to jest dłuższa podstawa, to widzisz, tutaj nam utworzył się taki trójkąt, prawda? Prostokątny, można by było Pitagorasa tutaj zastosować, tylko popatrzmy te kawałki. Te kawałki to jest nic innego jak od A, odejmujemy B i dzielimy równo przez 2, czyli A minus B przez 2. I tak samo tutaj A minus B przez 2. To zastosujmy twierdzenie Pitagorasa tutaj, czyli stwierdzenia Pitagorasa. Spróbujmy. H do kwadratu dodać A minus B przez 2 do kwadratu równa się C do kwadratu. Pod H podstawimy sobie 2 minus A do kwadratu. Dodać, tutaj zapiszemy sobie A minus B przez 2 do kwadratu na razie. To się równa, a pod C sobie podstawmy A plus B przez 2 do kwadratu. Powinna nam tutaj wyjść zależność pomiędzy A a B. To będzie istotne dla nas. Podnosimy wzorem skróconego mnożenia 4 minus 4A plus A kwadrat dodać. Tu będziemy mieć A kwadrat minus 2AB plus B kwadrat podzielone przez 4. To się równa A kwadrat plus 2AB plus
plus b kwadrat podzielone przez 4. Pomnóżmy razy 4 obustronnie, będziemy mieć 16 minus 16a, dodać 4a kwadrat, dodać a kwadrat minus 2ab, dodać b kwadrat. To się równa a kwadrat dodać 2ab plus b kwadrat. No, takie twierdzenie Pitagorasa musi zachodzić. I teraz zobaczmy, co nam się skasuje. To nam się skasuje z tym, to nam się skasuje z tym. Więc w zasadzie zostawimy sobie tak 16 minus 16a, dodać 4a kwadrat, to się równa, to przerzucimy na tą stronę, będziemy mieć 4ab. Podzielmy sobie najpierw może przez 4, czyli będziemy mieć tutaj 4 minus 4a i dodać a kwadrat i to się równa ab, prawda? No to spróbujmy, skoro tak, to spróbujmy sobie tutaj podzielić przez a obustronnie. Mogę to zrobić, dzielić przez a, dlatego że oczywiście a jest dodatnie, czyli będę miała tak 4 minus 4a plus a kwadrat podzielone przez a, to się równa b. Też podkreślę, bo być może będzie mi to potrzebne. No, ale jeszcze zastanówmy się nad tym założeniem. Czy teraz to nam czegoś nie wnosi? Popatrz, tam było bardzo ważne podane, że a to jest dłuższa podstawa. No to niestety musimy napisać, że a jest dłuższe od b, czyli a jest większe od b. I to może dać nam jeszcze lepsze ograniczenie. No to tutaj napiszemy sobie, że a ma być większe od 4 minus 4a plus a kwadrat podzielone przez a, prawda? No bo pod b podstawiamy, pomnożę obustronnie przez a, bo mogę pomnożyć, bo a jest dodatnie, czyli będę miała tak, że a kwadrat jest większe od 4 minus 4a i plus a kwadrat. To mi się z tym skasuje, tu przerzucę, będę miała 4a jest większe od 4, podzielę przez 4, wychodzi mi a większe od 1. No i tym samym popatrz, patrząc na to założenie i na to założenie, ostatecznie napiszę założenie może kolorem czerwonym i to będzie jakby ten podpunkt nasz a w tym wypadku, że a będzie należało do przedziału od 1 do 2. Czyli dla takiego a w ogóle taki sens tego zadania jest spełniony, prawda? No bo takie były warunki tego zadania. No to mamy podpunkt a załatwiony, tutaj sobie zaznaczmy, mamy podpunkt a. Przechodzimy teraz do podpunktu b. Podpunkt b polega na tym, że mamy wykazać, że obwód wyraża się takim wzorem. Ja już tutaj nie będę pisała założenie, teza, dowód, bo w zasadzie to od razu sobie będziemy to dowodzić, bo tu jest za bardzo zagmatwane zadanie, żeby tutaj jeszcze pisać założenie, bo w zasadzie to wszystko jest naszym założeniem, a tutaj mamy konkretne założenie na a takie. Czyli obwód. Jak liczymy obwód? No a dodać b, dodać c i dodać c, prawda? Czyli a dodać b, dodać 2c. To się równa. Wiemy, że nasze 2c to jest a plus b, no bo z tego, że da się wpisać okrąg. Czyli będziemy mieć a dodać b, dodać a dodać b, czyli 2a dodać 2b. No to skoro tak, to po to ja wyliczyłam to b, żeby teraz podstawić, czyli pod b podstawiam 4 minus 4a plus a kwadrat podzielone przez a. Myślę, że zrobimy to już na jednej kresce ułamkowej, no bo przecież mamy dojść do tego wyniku, czyli będzie tutaj nad a, to rozszerzam razy a, czyli będzie 2a kwadrat, tu mnożę plus 8 minus 4a razy 2 oczywiście, niech będzie, no i plus 2a kwadrat. Dobrze, czyli to się równa. Tu mamy 4a kwadrat, tu pomnożymy minus 8a, dodać 8 podzielone przez a. No i wykazaliśmy sobie, prawda, co kończy nasz dowód, bo mieliśmy wykazać, że nasze l od a właśnie wyraża się takim wzorem. No to właśnie nam się to udało zrobić. Wykazaliśmy sobie. No to teraz przejdźmy do podpunktu C, zapiszemy sobie. W podpunkcie C trzeba wyznaczyć tangens kąta ostrego alfa, czyli ten kąt ostry, wiadomo, to jest ten kąt ostry tutaj, tego naszego trapezu, ale tak, żeby L od A osiągało wartość najmniejszą, czyli ten obwód. Zanim będziemy tutaj oczywiście korzystać z pochodnych, ja tutaj podzielę, żeby łatwiej było nam później pochodną liczyć. 4a kwadrat przez a to będzie 4a, minus tu będziemy mieć 8 i dodać 8 przez a. I teraz będziemy sobie liczyć pochodną, to nasze a traktujemy jakby x, prawda, jakby nie wiadomo. Czyli pochodna z tego 4, z tego 0 i tu będziemy mieć 8 razy i pochodna z 1 przez a to jest minus 1 przez a.
a kwadrat, czyli będziemy mieć 4 minus 8 przez a kwadrat, czyli ja zapiszę w takiej postaci, czyli 4a kwadrat minus 8 podzielone przez a kwadrat. No i teraz będziemy potrzebować szukać nasze minimum lokalne, czyli potrzebujemy warunek konieczny, zapiszmy sobie, czyli naszą pochodną daną w takiej postaci przyrównujemy do zera. Z tego wynika, że wystarczy, że górę przyrównam do zera, czyli 4a kwadrat równa się 8 od razu, czyli a kwadrat równa się 2, czyli a to się równa minus pierwiastek z 2 lub a to się równa pierwiastek z 2. Oczywiście, że to jest sprzeczne, natomiast pierwiastek z 2 jak najbardziej mieści się tutaj w ten przedział, więc jest ok, no ale muszę warunek wystarczający, czyli muszę zbadać, kiedy moja pochodna jest dodatnia, kiedy ujemna, czyli 4a kwadrat minus 8 podzielone przez a kwadrat większe od zera. Ja to zamienię tą nierówność wymierną na nierówność wielomianową, żebyśmy wężyk mogli narysować. Zamieniam tutaj. No i rysujemy sobie. Tutaj mamy minus pierwiastek z 2, pierwiastek z 2 to nam zeruje nawias, no i tutaj nam a kwadrat zeruje 0. Lecimy od góry, przy zerze jest dwukrotne, więc odbijamy plus, minus, minus, plus. Oczywiście pamiętamy o założeniu, które trzeba tutaj na to teraz nasadzić, czyli nas interesuje od 1 do 2, ten obszar nas interesuje tutaj, więc popatrzmy w tym miejscu, oczywiście dla pierwiastka z 2, no bo to jest dla nas ważne, to a jest w tym wypadku, popatrz, z buźki wesoły, robi się buźka smutna, czyli minimum lokalne. Ale na maturze proszę, żebyś napisał, że pochodna, czyli L' od a jest większa od zera dla naszego a należącego do przedziału od pierwiastka z 2 do 2, a pochodna jest mniejsza od zera dla a należącego do przedziału od 1 do pierwiastka z 2. Wtedy możemy zapisać, że właśnie dla a równego pierwiastek z 2 funkcja osiąga minimum lokalne. Czyli nasza funkcja dla a równego pierwiastek z 2 osiąga minimum lokalne. Warto byłoby sprawdzić, czy nasze minimum lokalne będzie również minimum globalnym. Do tego posłużymy się tutaj, wykorzystując granicę, czyli liczymy limes przy a zmierzającym. I teraz do jedynki z plusem, czyli z prawej strony. I teraz patrzymy na nasz tutaj ten obwód, czyli podstawiamy sobie 4a minus 8, dodać 8 przez a. To się równa. Podstawimy jedynkę, to będziemy mieć 4 minus 8, czyli minus 4 plus 8, to się równa 4. A z kolei limes przy a zmierzającym do dwójki z lewej strony, no i tą samą funkcję sobie tutaj przepisujemy, ten nasz obwód. Podstawiamy dwójkę, to będziemy mieć 8 minus 8 i plus 8 podzielone przez 2 to jest 4, czyli to się równa 4. No i teraz nam wyszło, że w tych granicach mamy wartość 4, a my mamy mieć mniejsze, prawda, bo minimum lokalne. No to tutaj wiadomo, że jest minimum lokalne, czyli w pewnym otoczeniu. Na krańcach wychodzą czwórki, to zobaczmy, ile wynosi to nasze L, to nasze L od A faktycznie minimalne, prawda? Czyli u nas to będzie L od tego naszego pierwiastka z 2. Policzmy, ile faktycznie wynosi. No to podstawiamy sobie, czyli będziemy mieć 4 pierwiastki z 2 minus 8, dodać 8 podzielone przez pierwiastek z 2. Czyli to się u nas będzie równało 4 pierwiastki z 2 minus 8 dodać i tu mamy 4 pierwiastki z 2 po usunięciu niewymierności, czyli mamy 8 pierwiastków z 2 minus 8. No na pewno jesteś przekonany o tym doskonale, że 8 pierwiastek z 2 minus 8 to jest liczba mniejsza od 4, jak najbardziej. Czyli mogę napisać, że minimum lokalne staje się teraz, staje się minimum globalnym, No i tutaj już mamy pięknie wszystko zapisane, bez żadnego problemu. Czyli wyznaczyliśmy takie a równe pierwiastek z 2, żeby funkcja właśnie osiągała nam tutaj, ta nasza funkcja L od a, osiągała wartość najmniejszą.
No i ostatnia część tego zadania to jest dla tak wyznaczonego A znaleźć jeszcze tangens kąta ostrego tego naszego trapezu. Czyli A to się równa u nas pierwiastek z dwóch. Przepisałam tutaj wzór na H, jakim nam wyszedł, wzór na B i podstawiamy. Czyli H to się będzie równało 2 minus pierwiastek z dwóch. No to jeszcze B potrzebujemy. To będziemy mieć 4 minus 4 pierwiastki z dwóch. Dodać będzie 2 podzielone przez pierwiastek z dwóch. Czyli mamy 6 minus 4 pierwiastki z dwóch podzielone przez pierwiastek z dwóch. Jak usuniemy sobie niewymierność, to będziemy mieć 6 pierwiastków z dwóch minus 8 podzielone przez 2, czyli 3 pierwiastki z dwóch minus 4. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że my oczywiście ten kąt alfa tutaj mamy, to jest kąt ostry naszego trapezu, więc h jest nam potrzebny do tangensa i a minus b przez 2, czyli a minus b podzielone przez 2 to się równa. Za a podstawiamy pierwiastek z dwóch, za b podstawiamy to, czyli mamy minus 3 pierwiastki z dwóch plus 4, podzielone przez 2. To się równa 4 minus 2 pierwiastki z 2 podzielone przez 2. To się równa 2 minus pierwiastek z 2. No okazuje się, że to jest takie samo jak to, prawda? Więc w zasadzie od razu możesz wiedzieć, że jest to trójkąt tutaj równoramienny, ale zapiszmy może ładnie. Tangens alfa to się równa h podzielone przez a minus b przez 2, czyli u nas to będzie 2 minus pierwiastek z 2 podzielone przez 2 minus pierwiastek z 2, czyli po prostu to się równa 1. No ten kąt alfa 45 stopni, bo jest to trójkąt tutaj równoramienny, więc w zasadzie można by było od razu napisać, że tangens równa się 1 po policzeniu oczywiście a, h, b, no i a minus b przez 2. Zadanie numer 2 to jest zadanie z arkusza maturalnego czerwiec 2018 rok, zadanie 15 za 7 punktów. Rozpatrujemy wszystkie możliwe drewniane szkielety o kształcie przedstawionym na rysunku wykonany z listewek. I ten rysunek był przygotowany w arkuszu maturalnym, wyglądał on tak. Każda z tych listewek ma kształt prostopadłościanu o podstawie kwadratu o boku długości x. Wymiary szkieletu zaznaczono na rysunku. Ja napisałam, że x to jest długość krawędzi podstawy listewki. Czyli widzisz, tu mamy listewkę, 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 prawda? Ten szkielet zbudowany z listewek i wymiary. Ten wymiar 10 minus 2x. Tutaj mamy 6 i tutaj mamy też 6. Takie mamy wymiary. Dalej. Podpunkt A. Wyznacz objętość V drewna potrzebnego do budowy szkieletu jako funkcję zmiennej X. Podpunkt B. Wyznacz dziedzinę funkcji V. I podpunkt C. Oblicz tę wartość X, dla której zbudowany szkielet jest możliwie najcięższy, czyli kiedy funkcja V osiąga wartość największą. No i oblicz tę największą objętość. Ja zapisałam V od X, szczałeczka maksymalizujemy, szukamy takiego X, żeby ta objętość była największa, no i tą objętość największą mamy wyznaczyć. To zadanie w zasadzie w obliczeniach przekonasz się, nie będzie takie trudne, tylko musimy zrozumieć te listewki, o co chodzi, prawda? I tutaj mamy różne rodzaje tych listewek. Napiszemy sobie pierwszy rodzaj, prawda, tej listewki. Czyli tak, na pewno to są wymiary x na x, zawsze, każda listewka, ale jeszcze teraz uwaga, weźmy sobie, zacznijmy, może tutaj od góry ładniej nam będzie widać, 10 minus 2x, ale tutaj trzeba obciąć tego x, czyli będziemy mieć 10 minus 3x. I teraz uwaga, ile takich listewek jest? Jedna, druga i to samo w dolnej podstawie, czyli 4 sztuki będą. Dalej, drugi rodzaj listewek to będzie znowu x na x, wiadomo. No i teraz weźmy sobie tutaj, popatrzmy, tu mamy całe 6, prawda? Więc jak odejmiemy tu x, ten kawałeczek, czyli będziemy mieć 6 minus x i to są też 4 sztuki. No i jeszcze trzeci rodzaj listewek, no oczywiście x na x. I teraz tu mamy szóstkę, ale popatrz, tu jest szóstka jako wysokość. Odejmuję tutaj x i odejmuję tutaj x, czyli będę miała 6 minus 2x. I to są oczywiście też 4 sztuki. A więc musimy teraz, jak już to wszystko wiemy, to musimy napisać, jak zapiszemy objętość, ale tego całego szkieletu. Czyli jednym słowem V od X to będzie nic innego jak 4 razy objętość prostopadłościaną, no bo listewka jest prostopadłościanem, prawda? O takich wymiarach, czyli X razy 10 minus 3X. Dodać 4 razy X razy
6 minus x. Dodać 4 razy x razy x razy 6 minus 2x. No i tą objętość mamy wyznaczyć. O to chodziło w podpunkcie A, więc w zasadzie mogę od razu napisać. No to to będziemy mieć 4x kwadrat razy 10 minus 3x, dodać 4x kwadrat razy 6 minus x, dodać 4x kwadrat razy 6 minus 2x. No to będziemy sobie to wymnażać oczywiście, czyli będziemy mieć tak 40x kwadrat minus 12x do trzeciej plus 24x kwadrat minus 4x do trzeciej. Dodać 24x kwadrat minus 8x do trzeciej. Czyli v od x to się będzie równało najpierw potęgi trzecie, czyli tu mamy minus 12, minus 8, to jest minus 20 i minus 4, czyli minus 24x do trzeciej. Oczywiście, no to teraz dalej. Tu mamy i tu mamy, czyli 40 i tu mamy 48, czyli będzie plus 88x kwadrat. No i to jest w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o podpunkt A. Mieliśmy wyznaczyć właśnie objętość uzależnioną od tego x. No to teraz przejdźmy do podpunktu B, w którym to mamy wyznaczyć dziedzinę tejże funkcji. No tutaj musimy popatrzeć na nasz rysunek. Po pierwsze, co ja mogę powiedzieć o x, czyli ja będę chciała napisać założenie, to jaki to x ma być, prawda, żeby taka objętość wyrażała się tutaj tym wzorem. No po pierwsze, na pewno x musi być liczbą dodatnią, no bo jakżeby inaczej. Dalej, na pewno 10 minus 2x musi być liczbą dodatnią, no bo jakżeby inaczej, prawda? Czyli z tego wychodzi x mniejsze od piątki. To podkreślamy sobie. Na pewno, no o szóstce nie będę pisała ograniczenia, bo wiadomo, że jest dodatnia, ale dalej, na pewno ten bok tutaj, czyli 10 minus 3x musi być dodatni, czyli z tego mi wyjdzie 3x mniejsze od dziesiątki, czyli x mniejsze od 3,1/3. No już lepsze ograniczenie. Następnie 6 minus x, no też ma być dodatnie, x mniejsze od szóstki. Takie ograniczenie. No i 6 minus 2x musi być też dodatnie, czyli x mniejsze od trójki. Czyli z tych ograniczeń na razie mi wychodzi, że x należy od zera do trójeczki. Ale zastanówmy się, patrząc na rysunek, czy jeszcze nie trzeba czegoś. No popatrzmy, żeby mógł być szkielet, to jak ja mam tutaj 10 minus 2x, to jak ja stąd odejmę x i stąd odejmę x, to okazuje się, że to 10 minus 2x no musi być większe od tych dwóch x-ów, prawda? No bo wtedy by nie powstał mi szkielet. Czyli zapiszemy sobie kolejne ograniczenie. 10 minus 2x musi być większe od 2x, czyli od tutaj tego x i tego x. To musi być po prostu większe. Czyli z tego będę miała, że 4x jest mniejsze od dziesiątki, czyli x jest mniejsze od 2,5. No lepsze ograniczenie mi wyszło. No to jeszcze tutaj mamy szósteczkę i tu mamy szósteczkę, czyli teraz tutaj nasze 6 musi być też większe od tych dwóch x, z tej strony x i z tej strony x, więc napiszmy 6 ma być większe od 2x. No ale stąd mi wychodzi x mniejsze od trójki, takie ograniczenie już było, prawda? No to ostatecznie mogę napisać może kolorem, dziedzina tej funkcji to będzie przedział od 0 do 2,1. Taka mi wyszła dziedzina tej mojej funkcji, która jest tutaj przedstawiona jako funkcja objętości uzależnionej od x. No to przechodzimy do podpunktu C tutaj. Podpunkt C, oczywiście to już jest część optymalizacyjna w tym zadaniu, czyli musimy tak wyznaczyć x, żeby ta objętość była możliwie największa. Czyli tu mamy objętość, liczymy oczywiście pochodną, v' od x. Tu mamy sytuację prostą, bo to jest wielomian, trójeczka idzie do przodu, czyli tutaj będziemy mieć minus 72x kwadrat. Dodać, dwójeczka idzie do przodu, 176x. No i teraz potrzebujemy oczywiście znaleźć w tym wypadku maksimum lokalne, czyli warunek konieczny, będziemy chcieli tą naszą pochodną przyrównać sobie do zera.
No to jak przyrównamy do zera, to x sobie wyłączymy przed nawias, będziemy mieć minus 72x, dodać 176 i to będzie w nawiasie równa się 0, czyli albo x będzie równe 0, albo 72x od razu napiszę równa się 176, podzielę przez 72 i wychodzi mi x równa się, może weźmiemy sobie kalkulator, czyli 176 podzielimy sobie przez 72. O, tutaj wychodzi mi ułamek okresowy 2,4 w okresie, więc możemy tak zostawić, a możemy zapisać 2,4, jakkolwiek. Oczywiście wiemy, że x równe 0 jest sprzeczne, jak najbardziej tutaj z tym naszym założeniem, a 2,4 w okresie, no mieści się, prawda, przy samym tu końcu, ale jednak mieści się w tej naszej dziedzinie. Czyli teraz warunek wystarczający, będziemy sobie badać znak pochodnej, czyli będziemy pisać minus 72x kwadrat, dodać 176x większe od zera. Oczywiście pomagamy sobie wężykiem, zaznaczamy sobie tutaj 0, tu sobie zaznaczamy 2,4. Lecimy sobie od dołu, nie ma tu żadnych odbić, minus, minus, plus. No i teraz na to nakładamy naszą dziedzinę, czyli mamy od zera tutaj aż do, tu sobie napiszemy 2,1, prawda? I teraz oczywiście widzimy, że z buźki tutaj smutnej robi się wesoła, czyli w tym miejscu już widać, że jest max lokalne, ale na maturze proszę, żebyś zapisał, że V' od x jest większe od zera, czyli analiza znaku pochodnej dla x należącego od zera do 2,4, a V' od x jest mniejsze od zera dla x należącego od 2,4 do 2,1. Czyli stąd możemy wywnioskować, że dla naszego x równego 2,4 funkcja osiąga, jak widać z rysunku tutaj, czy też z tej analizy, bo ten rysunek jest tak naprawdę to samo, co tutaj w tej analizie, ale ten zapis na maturze, żeby był, osiąga maksimum lokalne. No to teraz pasowałoby nam zbadać, czy nasze maksimum lokalne jest maksimum globalnym, czyli tak naprawdę tą wartością największą. Oczywiście z uwzględnieniem dziedziny liczymy sobie granicę przy x zmierzającym do zera z plusikiem. No i oczywiście bierzemy pod uwagę naszą funkcję minus 24x do trzeciej, dodać 88x kwadrat. Wiadomo, że to jest 0, jak za x podstawię 0, więc tutaj nie ma problemu. Wiadomo, że objętość wynosi 0 być nie może. Limes przy x zmierzającym do 2,1 z minusem z lewej strony i dokładnie to sobie tutaj policzymy. Napiszemy sobie i podstawimy, czyli minus 24 razy, ja może zrobię 2,5, podniosę do potęgi trzeciej, tutaj do potęgi trzeciej, to będę miała 15,625, no wykorzystamy do tego kalkulator, plus 88 razy 2,5 do potęgi drugiej, no to to myślę, że już łatwiej nawet bez kalkulatora, no i policzmy sobie do końca, czyli mamy 15,625, razy 24, to będziemy mieć minus 375 plus i teraz 88 razy 6,25, tak, 88 razy 6,25, to mamy 550, czyli jak to sobie od tego odejmiemy 375, to uzyskujemy 175, czyli wyszła nam tutaj w granicy, że do tego zmierza nasza objętość, no ale my i tak czy siak, oprócz tego, że znaleźliśmy x-a, to jeszcze musimy tą objętość maksymalną znaleźć, prawda, czyli objętość, na pewno tu będzie maksimum globalne, ale napiszmy Vmax, czyli podstawiamy sobie tutaj to nasze 2,4, prawda, czyli minus 24 razy, no i za x-a podstawiamy, może od razu zamieniamy na ułamek niewłaściwy, to będziemy mieli tutaj 18 plus 4 to 22,9 i to do potęgi trzeciej, dodać 88 razy 22,9 i to do potęgi drugiej, to się równa minus 24 razy, no i 22 razy 22, tak, 22 razy 22,
22, tak, to mamy 10648 podzielone przez 9 razy 9 razy 9, 729, dobra, dodać 88 razy, 22 razy 22, 484 podzielone przez 81. No to chcielibyśmy to jakoś skrócić, żeby było lepiej nam, więc tutaj możemy skrócić jedynie przez, no 3 próbujemy, to tu będzie 8. 729 podzielimy przez 3, to będziemy mieć 243, no i to się równa. 10 tysięcy mamy 648 razy 8, to mamy minus 85184 podzielone przez 243, dodać, a tutaj zróbmy razy 3 od razu, żeby było też 243 na dole, czyli 88 razy 3 razy 484. To się równa i tu mamy 127776. To się równa, od tego trzeba odjąć 85184 i wychodzi nam 42592 podzielone przez 243. To podzielmy przez 243, to mamy tutaj 175. To jest oczywiście wynik w przybliżeniu tutaj na kalkulatorze, ale my sobie to szybciutko zróbmy tak, żeby było ładnie. 175 razy 243, tak? I tutaj odejmiemy 42592, żeby tu szybciutko podać, czyli mamy 175,67243. I teraz widzimy, że tutaj na krańcu mamy 175, ale okazuje się, że ta objętość jest większa. Czyli mogę napisać spokojnie, że max lokalne staje się max globalnym. Max globalnym. No i prosiłam w zadaniu o to, żeby wyliczyć to x, dla którego ta objętość jest największa, czyli x mamy wyliczone i tą objętość największą też byliśmy proszeni o to, żeby wyliczyć, no to wyznaczyliśmy. Zadanie numer 3 to zadanie z czerwca 2017 roku, zadanie 15 za 7 punktów. Rozpatrujemy wszystkie prostopadłościany o objętości 8, których stosunek długości dwóch krawędzi wychodzących z tego samego wierzchołka jest równy 1 do 2. Ja zaznaczyłam na rysunku x i 2x, no bo 1 do 2 to znaczy, że jedna z krawędzi jest dwa razy dłuższa od drugiej, czyli tak sobie oznaczyłam. Natomiast tą krawędź po prostu nie wiem ile wynosi, więc zaznaczyłam standardowo wysokość h. Oraz suma długości wszystkich 12 krawędzi jest mniejsza od 28. I to zapisałam. Wyznacz pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu jako funkcję długości jednej z jego krawędzi. Czyli ja przyjęłam standardowo jako funkcję x. Następnie wyznacz dziedzinę tej funkcji oraz oblicz wymiary tego spośród rozpatrywanych prostopadłościanów, którego pole powierzchni całkowitej jest najmniejsze. Czyli pole całkowite minimalizujemy. No i szukamy tych wymiarów, czyli tego x, 2x i h, tak jak widać na moim rysunku. Oczywiście, no, powinniśmy zacząć od rysunku, powinniśmy zacząć od założenia, ale najpierw może stworzymy sobie tą naszą funkcję pola całkowitego, tylko zapiszemy sobie to, co mamy dane. Po pierwsze objętość. No to w naszym wypadku objętość to będzie 2x razy h, prawda? Więc będziemy mieć 8, to się równa 2x kwadrat razy h. Podziela obustronnie przez 2x kwadrat, oczywiście nie może x być zerem, więc mogę dzielić, czyli h to się równa 8 przez 2x kwadrat, czyli to jest 4 przez x kwadrat po skróceniu. Takie mi h wyszło. Dalej, zaczniemy może, zanim będziemy jednak pisać to pole, to zapiszmy ten warunek, suma tych wszystkich krawędzi. No to tak, tych krawędzi 2x jest 4, czyli 4 razy 2x, dodać tych krawędzi x jest 4, czyli 4 razy x, dodać tych krawędzi h jest 4, czyli 4h i to ma być mniejsze od 28.
8. Podzielę obustronnie przez 4 od razu, czyli będziemy mieć 2x plus x plus h jest mniejsze od 7. Czyli jednym słowem h będzie mniejsze od 7, jak przerzucę minus 3x. No i żeby uzyskać tą dziedzinę, to w zasadzie mogę to zrobić już najpierw, czyli ja tutaj pod to h podstawię, czyli będę miała 4 podzielone przez x kwadrat jest mniejsze od 7 minus 3x. Pomnożę obustronnie przez x kwadrat, to jest liczba dodatnia, dodatkowe założenie sobie oczywiście tutaj napiszemy, że x musi być większe od zera, tym samym 2x jest większe od zera, no i oczywiście h musi być większe od zera, prawda? Dobra, najpierw zapiszemy, bo my o x piszemy, no to teraz będziemy sobie tutaj to mnoży, czyli mamy 4, jest mniejsze od 7x kwadrat minus 3x do trzeciej. Przerzucimy wszystko na jedną stronę i mamy 3x do trzeciej minus 7x kwadrat plus 4 będzie mniejsze od zera. No i tu mamy nierówność wielomianową. Musimy znaleźć pierwiastek. Tutaj widać, że jedynka zeruje, więc schematem Hornera sobie szybciutko doprowadzimy do innej postaci, do postaci iloczynowej. Tu 3, tu minus 7, tu 0 i tu 4 i tak. Pierwsze spisujemy 3. 1 razy 3 to 3, minus 7 to minus 4. 1 razy minus 4 to minus 4 plus 0 minus 4. 1 razy minus 4 to minus 4 plus 4 to 0. Czyli nasz wielomian mogę zapisać w postaci x minus 1 razy. No i tu mamy wielomian utworzony z takich współczynników stopnia o 1 mniej, czyli drugiego. 3x kwadrat minus 4x minus 4 i to ma być mniejsze od zera. No to tutaj oczywiście, żeby jeszcze lepiej była, lepsza jeszcze postać iloczynowa, no to deltą byśmy chcieli to zrobić, czyli policzmy deltę b kwadrat, czyli 16, minus razy minus da mi plus i będę miała 4 razy 4, 16 razy 3, 48, czyli mamy 64, a więc pierwiastek z delty to 8, czyli x1 to się będzie równało 4 minus 8, podzielone będę miała przez 6, czyli będę miała minus 4 szóste, czyli minus 2 trzecie i x2 to będę miała 4 plus 8, czyli 12 przez 6, to będę miała 2. No i teraz ja muszę narysować ten wężyk, zaznaczę minus 2 trzecie na tym wężyku, zaznaczę sobie jedyneczkę i zaznaczę dwójeczkę. Idę z wężykiem od góry, nie ma żadnych odbić, minus, plus, minus, plus. Mnie interesują wartości mniejsze od zera, czyli piszemy x należy od minus nieskończoności do minus 2 trzecie, suma od 1 do 2. I teraz uwaga, x miało być większe od zera, prawda? Czyli jak ja uwzględnię to x większe od zera, to ostatecznie mogę napisać, że dziedzina to będzie przedział, no patrzę tylko na to, prawda, bo tu na minusie, od 1 do 2. Jeszcze trzeba się zastanowić, bo wiem, że h ma być dodatnie też, prawda? Też mogłabym to napisać, h musi być większe od zera. Ale zastanówmy się, jeżeli za x byśmy podstawiali coś więcej niż 1, no to wychodzi tutaj nam tak około 7 minus 3 to mamy 4, więc jak najbardziej dodatnie. A jakbym postawiła dwójkę tutaj, znaczy ten kraniec, wiadomo, że chodzi o to, że to tylko tak sobie analizujemy w głowie, 7 minus 6, no to mamy 1, czyli też jest liczba jak najbardziej dodatnia, więc wszystko się zgadza, czyli to jest nasza ostateczna dziedzina, czyli w zasadzie zaczęliśmy od dziedziny, ale kolejność nie ma znaczenia. No to teraz potrzebujemy to pole całkowite od x zapisać, czyli pole całkowite, czyli dwa razy będziemy mieć pole tego prostokątu tutaj na dole, czyli 2x kwadrat, dodać dwa razy xh i dodać dwa razy 2xh. No to się równa 4x kwadrat dodać, tu będziemy mieć 4xh plus 2xh, czyli 6xh. No więc teraz za h będziemy sobie podstawiać to, co mamy podane tutaj, 4 podzielone przez x kwadrat, czyli nasza funkcja p od x, można tak już nie pisać tego c, to będzie 4x kwadrat dodać 6x razy 4 podzielone przez x kwadrat, czyli to się równa 4x kwadrat dodać, tutaj nam się skróci, czyli będziemy mieć 24 przez x. Oczywiście ta funkcja pola całkowitego wyrażona za pomocą zmiennej x przy takiej dziedzinie.
No ale teraz potrzebujemy znaleźć tak wymiary tego naszego prostopadłościanu, aby pole całkowite było najmniejsze. Czyli teraz no, potrzebny nam jest rachunek pochodnych, liczymy pochodną, czyli mamy 8x dodać 24 razy. Tu mamy 1 przez x, jak 24 przepisałam, czyli będę miała pochodną minus 1 przez x kwadrat. To się równa 8x minus 24 przez x kwadrat. Mogę wspólny mianownik tutaj zrobić i będę miała 8x do trzeciej minus 24. No to potrzebuję oczywiście znaleźć, przebadać, dla jakiego to x ta funkcja będzie miała minimum lokalne, czyli warunek konieczny to jest oczywiście przyrównać moją pochodną do zera. Przyrównuję do zera, a z tego wnioskuję, że wystarczy, że licznik przyrównam do zera, czyli od razu przeniosę, podzielę przez 8. Wychodzi mi, że x do trzeciej to się równa 3. Jak spierwiastkujemy trzecim stopniem, mamy pierwiastek trzeciego stopnia z trójki. Czyli taki x mi odpowiada. Oczywiście moglibyśmy się zastanowić, czy on mieści się tutaj w tym przedziale. Oczywiście jak najbardziej. Wiemy, że pierwiastek trzeciego stopnia z jedynki to jest 1, a żeby wyszło 2, to musi być pierwiastek trzeciego stopnia z ósemki. No właśnie, a trójka jest pomiędzy jedynką a ósemką, więc jak najbardziej się mieści. No to teraz warunek wystarczający, czyli będziemy analizować znak pochodnej. Przepisujemy sobie naszą pochodną, piszemy większe od zera. Ja to zamieniam oczywiście na postać wielomianową, żeby wężyk narysować. No i teraz rysujemy sobie wężyk, zaznaczamy 0, zaznaczamy ten pierwiastek trzeciego stopnia z trójeczki i lecimy sobie od góry, przy zerze się odbija, bo jest dwukrotne, minus, minus, plus. I teraz na to nakładam dziedzinę, czyli mamy przedział od jedynki tutaj, od jedynki do dwójki. Dwójka jest tutaj. I okazuje się właśnie to, żeśmy sobie przedyskutowali, że ten pierwiastek trzeciego stopnia z trójki mieści się w tym przedziale od 1 do 2. Z buźki uśmiechniętej robi się smutna, czyli okazuje się, że tutaj w tym miejscu będzie minimum lokalne, ale jeżeli chodzi o zapis maturalny, to dobrze jest to napisać. P' od x większe od zera dla jakich x'ów, czyli dla jakich x'ów należących do przedziału od pierwiastek trzeciego stopnia z trójki do dwójki, natomiast P' od x jest mniejsze od zera dla x należący do przedziału od 1 do pierwiastka trzeciego stopnia z trójki. I to nam tutaj wnioskuje, że dla, napiszmy sobie, dla x równego pierwiastek trzeciego stopnia z trójki funkcja nasza osiąga minimum lokalne. Funkcja osiąga minimum lokalne. I my mamy jeszcze znaleźć pozostałe wymiary, prawda? Więc możemy w zasadzie to od razu zrobić. Czyli skoro x równa się pierwiastek trzeciego stopnia z trójki, no to 2x to będzie 2 pierwiastki trzeciego stopnia z trójki. I jeszcze potrzebujemy h, czyli nasze h to będzie 4 podzielone przez pierwiastek trzeciego stopnia, do tego podstawiam, x kwadrat, czyli to będę miała z dziewiątki. Żeby mi się usunęła niewymierność, to rozszerzę sobie przez pierwiastek trzeciego stopnia z trójki tutaj i dzięki czemu mam 4 pierwiastki trzeciego stopnia z trójki podzielone przez 3 będę miała. No i tutaj mamy te wymiary właśnie tego naszego prostopadłościanu. Jeszcze pozostaje nam tylko sprawdzić, czy nasze minimum lokalne faktycznie pokryje się z minimum globalnym, czyli musimy policzyć granicę przy x zmierzającym do jedynki z plusem, czyli ciut więcej niż 1, z tej naszej funkcji 4x kwadrat plus 24 przez x. To się równa, wystarczy, że postawimy jedynkę, wychodzi nam 28 i limes przy x zmierzającym do dwójki z lewej strony. I teraz będziemy sobie konsekwentnie podstawiać dwójeczkę, czyli mamy tutaj 4 razy 4 to jest 16 plus 12, czyli będziemy mieć też 28. No więc musimy znaleźć to nasze pole minimalne, żeby móc stwierdzić, że ono faktycznie będzie mniejsze tutaj, nie? Od tego, co tutaj mamy w granicach. No to podstawiamy sobie za x pierwiastek trzeciego stopnia z trójeczki do naszego pola, czyli będziemy mieć 4 pierwiastek trzeciego stopnia z trójki to do kwadratu, czyli będzie z dziewiątki, dodać 24 podzielone przez pierwiastek trzeciego stopnia z trójki. Tutaj sobie rozszerzę tak, żeby mi się niewymierność usunęła.
rozszerzam sobie i mam cztery pierwiastki trzeciego stopnia z dziewiątki, dodać i tutaj będę miała 24 pierwiastki trzeciego stopnia z dziewiątki podzielone przez 3, czyli mamy tutaj 8 plus 4, 12 pierwiastków trzeciego stopnia z dziewiątki. Okazuje się, możesz to zrobić przy użyciu kalkulatora oczywiście, że pierwiastek trzeciego stopnia z dziewiątki, jak pomnożę razy 12, to jest liczba mniejsza niż 28, w związku z czym mogę napisać, że minimum lokalne staje się minimum globalnym. Staje się minimum globalnym, a o to chodziło, prawda? Żeby wyznaczyć tak wymiary tego naszego prostopadłościanu, żeby pole całkowite było możliwie najmniejsze. Czyli tutaj właśnie przy takich wymiarach jak najbardziej te warunki tego zadania są spełnione. Na to spotkanie przygotowałam 3 zadania optymalizacyjne. Mam nadzieję, że znowu widzisz, że optymalizacja to jest bardzo, bardzo rozbudowane zadanie, które oczywiście zabiera Ci czas na maturze, ale też dzięki temu zadaniu zyskujesz bardzo dużą ilość punktów. To są zadania za 7 punktów, więc warto to zadanie rozwiązywać. Nawet jak nie zrobisz zupełnie wszystko idealnie pięknie, to nawet jak zamiast 7 punktów uzyskasz 5 punktów, bo coś tam zapomnisz, prawda? Coś w założeniu, jakiegoś nie uwzględnisz, to i tak jest bardzo dużo, bo to Ci niesamowicie podnosi wynik maturalny, a ja przecież życzę, żeby te Wasze wyniki maturalne były jak najwyższe. Mam nadzieję, że lekcja się podobała. Ja jak zwykle zapraszam na moją stronę internetową aikamat.pl, na mój kanał na YouTubie, na mojego fanpage'a. No i do zobaczenia na kolejnej lekcji ze mną.